Cześć wam wszystkim, na imię Zbyszek, jestem alkoholikiem. Sylwester. Wiecie, ja już dzisiaj jakoś tak nie przykładam wagi do tej daty takiej mocnej, świętej, sylwestrowej. Chyba w tym roku nic nie planujemy nawet. Dlatego, że nie mamy takiej potrzeby nawet, aż silnej. Paru lat nigdzie się nie wybieraliśmy, bo to trochę było związane ze zdrowiem moim, nie? A bywało różnie, wiecie, także. Ale już nie mam spiny, że ja na Sylwestra muszę gdzieś być, coś robić wyjątkowego. Różne miałem Sylwestra przez lata trzeźwienia. I koncerty filharmonii sylwestrowe, noworoczne. I z przyjaciółmi świetne Sylwestry, wielkie bale. I wiecie, i wszystko było fajnie, nie? Ale najważniejsze w tym wszystkim, że ja dzisiaj już nic nie muszę, ani nie muszę być na Sylwestrze. Coś tam pewnie w ostatni dzień się może ułożyć, coś będzie, ale na pewno większość Sylwestrów jest już takich bez alkoholu, bez jakiejś większej imprezy. Jakieś tam przywitanie gdzieś nowego roku. Bywałem i w górach, i fajnie się bawiłem. Także różne, nie? Ale tak jak powiedziałem, ja już nic nie muszę i nie muszę być na Sylwestrze. Jak rozmawiałem z żoną parę dni temu, to ona też jest obojętna do tego, także Sylwester w tym roku będzie raczej chyba w domu. Terapia czy trzeźwienie, a wiecie, to już tam niedawno był podobny temat. Ja z terapią nie mam dużych doświadczeń, bo ja trafiłem do wspólnoty z terapii pracy nad wewnętrznym dzieckiem, zupełnie co innego, nie? Ale Monika wyczuła, o co chodzi, powiedziała idź szukać przyjaciół w AA. I zaczęła się moja droga trzeźwienia w AA. Po paru miesiącach decyzja, że chcę zmienić swoje życie. Praca z drugim alkoholikiem. I tak jak mówiłem kiedyś, że na terapię mnie wysłał mój sponsor do ośrodka pomocy społecznej. I tam poznawałem tam ze 3-4 razy, może 5, już nie pamiętam, takie schematy alkoholowe. I to wszystko. Później była, przez kilkanaście lat prowadziłem terapię taką w pracy nad wewnętrznym rozwojem. Takie typowe pro, ale nie związane z alkoholem. Zresztą tak jak chyba i WA program pokazuje nam, że z alkoholem jest związany tylko pierwszy krok i uznanie bezsilności. W momencie, kiedy uznałem bezsilność wobec alkoholu, skupiałem się na czym innym, nie? Na rozwoju osobistym, duchowym. I to najważniejsze. Jak się dziś czuję? Fajnie. Widzicie, taki fajny, nie mogę... Znaczy nie mam czasu iść do lasu na spacer z moim psem. Wyszłem na chwilę na dwór, czekam na córkę do szkoły. Muszę jechać do pracy wcześniej, później meeting w Barczewie. I ten dzień będzie fajny. Jak większość ostatnich dni jest radosnych, fajnych, ciepłych. Trzymajcie się. Pamiętaj, nie jesteś sam. Trzeźwego dnia. Hej, cześć.